Jezus jest moim osobistym przyjacielem. Tak się dzisiaj mówi. Tak mówią Amerykanie w protestanckich filmach, które są puszczane polskim katolikom. Tak mówi coraz więcej liberalnych katolików, którzy mają osobistą więź z Chrystusem i bardzo dobrze, że ją mają. Ale czy muszą o nim mówić per mój osobisty przyjaciel? Czy Chrystus nie jest kimś więcej? Jest, to oczywiste. O tym powiemy dzisiaj w programie Ja Katolik. Szczęść Boże. Michał Archanioł, Krystian Kratiuk. Drodzy Państwo, to jest specjalne wydanie programu Ja Katolik. Specjalne, zwykle spotykamy się bowiem w środę, dzisiaj w niedzielę. Niedziela jest szczególna. Oto kończy się rok liturgiczny i oto kończy go niedziela, w którą przypada uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. Tak, Króla Wszechświata. Chrystus jest bowiem czymś znacznie więcej niż naszym osobistym przyjacielem. To Zbawiciel, to Pan, to Król. To Król Wszechświata, a więc Wszechrzeczy. Król każdej płaszczyzny naszego życia. Król wszelkich państw, Król wszystkich narodów, Król każdej społeczności, każdej partii politycznej. Choćby była odwrócona do Niego jak najbardziej plecami, to On chce królować wszędzie. Ktoś mógłby powiedzieć, a kto uczynił Chrystusa królem? Kto w ogóle powiedział, że Pan nasz, Jezus Chrystus, jest królem? Myślę, że większość z Państwa to doskonale pamięta, ale dla tych, którzy może nie pomną, przytoczę słowa w Ewangelii świętego Jana, rozdział 18. Piłat zatem powiedział do Niego, a więc jesteś królem, odpowiedział Jezus. Tak, jestem królem. Sam Chrystus na kartach Ewangelii potwierdził i codziennie nam to przypomina, że On jest królem. Co więcej, gdyby On nie był królem, to czyż ta cała tragiczna historia z Jego ukrzyżowaniem miałaby w ogóle sens dla Piłata, dla Sanhedrynu, dla Annasza i Kajfasza, dla ówczesnych Żydów? Czy oni skazaliby na okrutną śmierć kogoś, kto po prostu był w ich mniemaniu kimś, nie wiem, niespełna rozumu albo udającym kogoś, kim nie jest? Nie. Oni musieli wiedzieć, jeżeli nawet tego przed sobą nie przyznawali, to musieli wiedzieć, że Chrystus jest królem i dlatego postanowili Go zgładzić. Tak jak wiedział o tym Herod, gdy rodził się Chrystus w Betlejem i kazał Herod, ziemski król, zabić pierworodnych swojej ziemi. Chrystus szczęśliwie wtedy, jak wiemy, ocalał. Oczywiście królowanie Chrystusa było zapowiedziane przez proroków i przez cały Stary Testament. Można by przytoczyć wiele cytatów. Ja przytoczę tylko jeden psalm. 96. Pan jest królem. Umocnił świat, by się poruszył. A psalm 22 mówi również o panowaniu Boga nad dziejami ludów. Wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie, bo władza królewska należy do Pana i On panuje nad narodami. Psalmista mówił o Bogu. Bóg jest w trzech osobach boskich. Jedną z nich jest Syn Boży, Jezus Chrystus. Kościół od początku oczywiście czci Chrystusa jako Króla Wszechświata, bo Chrystus jest Królem Wszechświata. Będę to powtarzał dzisiaj do znudzenia. Wiele razy. Ale to nie jest żaden osobisty przyjaciel, a przynajmniej nie wyłącznie. To jest Król Wszechrzeczy. On chce być Królem Wszechrzeczy. Kościół od początku czcił Chrystusa jako Króla. Ale potwierdzenie tego musiało nastąpić w czasach, w których samo królowanie zaczęło być negowane. Nawet nie tyle królowanie Chrystusa, co królowie
monarchowie, królestwa i monarchie. To był początek XX wieku, kiedy przechodziły przez świat ogromne zmiany, okrutne dla cywilizacji chrześcijańskiej, które pozbawiały świat hierarchii, pozbawiały Europę chrześcijańskich monarchów. Wcale właśnie nieprzypadkowo kryzys monarchii Zachodu wchodzi w swe najtrudniejsze stadium wtedy, kiedy Kościół decyduje się przypomnieć wszystkim wiernym, że Chrystus jest królem, nie jest prezydentem, nie jest premierem, że tutaj modlimy się każdego dnia: przyjdź królestwo Twoje, a nie przyjdź republika Twoja, przyjdź demokracja Twoja, jakkolwiek by to nie nazwać. Bo były kiedyś czasy, kiedy królowali chrześcijańscy władcy. Pisał o tych czasach Leon XIII, papież. Krótki cytat. Były niegdyś czasy, kiedy filozofia Ewangelii sterowała państwami, kiedy Boża moc chrześcijańskiej mądrości przenikała ustrój prawa, instytucje, obyczaje ludów, wszystkie warstwy i sprawy państwa, kiedy religia, przez Chrystusa ustanowiona, należne sobie zajmując miejsce w świecie, cieszyła się wszędzie przychylnością panujących i władz opieką, kiedy między kapłańską a świecką zwierzchnością kwitła zgoda i przyjazna usług wymiana. W takim stanie rzeczy świecka społeczność błogie nadspodziewanie rodziła plony, których pamięć żyje i żyć będzie, tak licznymi dziejów stwierdzona pomnikami, że ich żadne wymysły przeciwników nie zniszczą ani nie przygłuszą. Były kiedyś takie czasy. Tu nie jest mowa o współczesności. Nasze czasy już takie nie są. I właśnie dlatego w pełni świadom zagrożeń płynących z nowych czasów, z tych obyczajowych przemian oraz politycznych przemian nadchodzących i dokonujących się już w Europie, papież Pius XI 11 grudnia 1925 roku opublikował słynną encyklikę Quas Primas. Im niegodniej pokrywa się milczeniem imię naszego Zbawcy wśród politycznych obrad międzynarodowych i w rządach, tym głośniej trzeba je obwoływać, tym energiczniej domagać się praw przynależnych królewskiej godności i królewskiej władzy Chrystusa, pisze papież. I dalej. Doroczne obchodzenie świętych tajemnic ma dla ludu chrześcijańskiego więcej znaczenia w nauczaniu wiary niż nawet uroczyste wypowiedzi Kościoła. Te ostatnie bowiem na ogół dochodzą do nielicznych uczonych, podczas gdy tamte trafiają tym pouczeniem do ogółu wiernych. Tak papież Pius tłumaczył, dlaczego ustanawia święto Chrystusa Króla, Króla Wszechświata. Aby każdy wierny, przynajmniej raz w roku, przypominał sobie, że Chrystus jest Królem Wszechświata, że chce królować, chce panować nad każdą rzeczą, jest królem wszech rzeczy. Nie ma tu żadnej różnicy między jednostkami, rodzinami czy państwami, ponieważ ludzie złączeni w społeczeństwie nie mniej podlegają władzy Chrystusa jak jednostki. To cały czas papież Pius XI. On sam jest sprawcą pomyślności i prawdziwej szczęśliwości tak dla pojedynczych obywateli, jak dla państwa. Potwierdza się to, o czym powiedziałem przed chwilą. Chrystus jest królem każdej rzeczy. Tak więc niechaj kierownicy państw nie odmawiają uznania i czci władztwu Chrystusa i sami, i lud im poddany, jeżeli chcą zachować nienaruszony swój autorytet oraz pomnożyć ojczyzny szczęście i dobrobyt. Czy istnieje jaśniejsza instrukcja dla polityków niż ten fragment encykliki Quas Primas? Nie sądzę. Nie mogą odmawiać uznania czci i władzy Chrystusa, a wtedy ojczyzna ich będzie w rozkwicie. A przecież tego chcą wszyscy politycy, to nam obiecują. Tylko że to wszystko działo się w roku 25. 7 lat po tym, jak upadały z wielkim hukiem monarchie, między innymi monarchia austro-węgierska. I rodziła się nowożytna Europa, którą już znamy dzisiaj. Więc jak dzisiaj odnosimy się do panowania Chrystusa? Otóż już bardzo niedługo po opublikowaniu cytowanej przeze mnie encykliki
przewidywał to i opisywał to, co widzi na własne oczy jeden z biskupów z Węgier, biskup Tihamer Toth. Pisał tak. Bracia, jeśli myślą przebiegniemy historię ludzkości, z przerażeniem widzimy, że wiele razy powtórzyła się straszna scena z Ewangelii. Ludzie kamieniami obrzucali Chrystusa. Wiele razy powtarzał się okrutny sąd pierwszego Wielkiego Piątku. Nie chcemy, żeby ten panował nad nami. Pamiętają Państwo te słowa z Ewangelii? Tak, tam tłum żydowski krzyczy. Nie chcemy, żeby ten, wskazując palcem na Chrystusa, panował nad nami. I przez 2000 lat wiele razy to powtarzano. I dzisiaj, w czasach współczesnych biskupowi Tothowi, a więc kilkadziesiąt lat temu, ale sądzę, że dzisiaj dokładnie tak samo. Nie chcemy, woła nowoczesne małżeństwo. Wiara nie ma przecież nic do małżeństwa. Ułoży sobie swoje szczęście, jak mi się będzie podobać. Nie chcemy, woła lekkomyślna młodzież. Używajmy rozkoszy i upojenia. Szóste przykazanie? Że to głupstwo. Nie chcemy, wołają politycy. Religia i polityka nie mają nic wspólnego. Należy oddzielić te dwie sfery. Nie chcemy, wołają ludzie przybrani w maskę wiedzy. Tak, no bo nowoczesna nauka, prawda, udowodniła, że nie ma tego, nie ma tamtego. Znamy to doskonale. Nie chcemy, wołają malarze, rzeźbiarze, artyści. My byśmy dodali filmowcy, producenci filmów w internecie. Co? Wiara ośmiela się potępiać i nazywać niemoralnymi nasze dzieła? Jesteśmy artystami? Istnieje wolność sztuki. Nie chcemy, woła literatura i prasa. No bo nowoczesna prasa nie może być przecież ograniczana przez jakieś stare prawa, przesądy. Nie chcemy, wołają bankierzy, kupcy, właściciele wielkich zakładów produkcyjnych. Przecież nie można wtłaczać nowoczesnego przemysłu i handlu w jakieś ograniczające ramy dziesięciorga przykazań. Nie chcemy, wołają w końcu zaślepieni robotnicy, bo oto rzekomo religia jest na usługach kapitalizmu, nie troszczy się o biednych. No akurat dzisiaj w tej sprawie trochę inna panuje narracja. To wszystko, jeżeli chodzi o sferę świeckich. O tym pisał już kilkadziesiąt lat temu biskup Tihamer Toth. A Kościół? Kościół i duchowni. Drodzy Państwo, jeszcze przed Soborem Watykańskim II w brewiarzu duchowni modlili się takim hymnem, te Secalorum Principem. Brzmiał tak. Niech władcy świata publicznie czczą Cię i wychwalają. Nauczyciele i sędziowie niechaj cześć Ci oddają. Niech prawo Twój wyraża porządek, a sztuka Twe piękno odbija. Niech królowie odnajdują swą chwałę w poddaniu i poświęcaniu się Tobie. Chwała Tobie, Jezu, coś jest ponad wszystkimi świeckimi rządami. Piękne, prawda? Nie ma już tego w brewiarzu dla kapłanów. Tak jak takiego fragmentu. Chrystus triumfalnie rozwija wszędzie zwycięskie sztandary. Pójdźcie, narody świata, i ugiąwszy kolana, ogłoście, że to król królów. Jak wielkie jest szczęście kraju, który kieruje się prawem Chrystusa i gorliwie dotrzymuje przykazań danych od Boga ludziom. Ten fragment też został po reformie usunięty. Wielka szkoda. Odniesienia do społecznego panowania Chrystusa usunięto także na przykład z liturgii Wielkiego Piątku. Tam w tym nowym rycie już nie modlimy się słowami módlmy się umiłowani za święty Kościół Boży, aby nasz Bóg i Pan raczył dać mu pokój, zachować jedność i ochraniać go pośród świata, poddając mu księstwa i moce, abyśmy żyjąc w pokoju otrzymali łaskę wielbienia Boga Ojca Wszechmogącego. Oto też się już nie modlimy w Wielki Piątek. Oto poddanie wszelkich księstw i państw. A tak z naszego krajowego podwórka. Ileż w ostatnich latach wydano kpin, oskarżeń, nieprzyjemnych przytyczków wobec tych, którzy chcieli intronizacji Chrystusa na króla Polski. Z iloma problemami musieli się borykać. Ile upokorzeń znosić. Od jak wielu drzwi musieli się odbijać. Jak wielu musieli mieć w sobie pokory i wiary w to, że w końcu się uda, że nie przestali się o to starać. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy.
pisze święty Paweł, apostoł. W Polsce 2 lata temu przyjęto akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. To nie był akt o tym dokładnie znaczeniu, o tym dokładnie brzmieniu, którego życzyły sobie środowiska intronizacyjne. Ale akt ten przyjęto. Przyjęto go w towarzystwie części rządzących. Był tam pan prezydent w krakowskich Łagiewnikach wówczas. Było kilku ministrów. Choć wiemy, że całe ówczesne kierownictwo PiSu było dzień wcześniej w Krakowie, ponieważ tutaj odbywała się ekshumacja prezydenta Kaczyńskiego. To dzień później nie pojawili się w Łagiewnikach, kiedy ten akt był ogłaszany. Ale jednak część z nich była. Był minister Szyszko, na pewno był pan prezydent Andrzej Duda. To wyróżnia Polskę na mapie świata. Cokolwiek byśmy o tym akcie nie sądzili, o jego treści. Niektórych z nas może nie zadawalać. To oczywiste, ale czy jakiś ludzki akt jest sam w sobie doskonały? Wątpię. Ale trzeba dostrzec najgłębszą istotę, jaki jest odruch wielu polskich dusz. Również duchownych, również rządzących, ale przede wszystkim świeckich katolików, którzy chcieli ogłosić Chrystusa swoim Królem i Panem. Uczyniliśmy to w czasie, kiedy świat raczej pokłania się przed kimś zupełnie innym. Cały zachodni świat bije raczej pokłony księciu ciemności, a nie królowi wszechświata. I zapytalibyśmy, ok, czy po tych 2 latach widać w Polsce jakąś wyraźną przemianę duchową? No dobrze, ale kto ośmieli się temu zaprzeczyć? Kto powie, że jej nie widać w tych małych, niespektakularnych wydarzeniach? Polska z jakiegoś powodu cały czas wyróżnia się na mapie Europy gorliwością katolików, chodzeniem do kościoła, spowiadaniem się, uczestnictwem w sakramentach, uczestniczyłem w pielgrzymkach i różnego innego rodzaju akcjach modlitewnych. Nie znamy jeszcze wartości tamtego aktu. Dokonał się i mam nadzieję, że Pan Bóg nie jest formalistą i przyjął go, bo prosiliśmy go, aby był naszym królem. Tak jak prosimy go każdego dnia o to, aby przyszło jego królestwo. Przyjdź Królestwo Twoje, powtarzamy. To jest modlitwa o panowanie Jego w tym świecie i w wieczności. Święty Ludwik Maria Grigon de Montfort pisał tak. Przez Najświętszą Maryję Pannę przyszedł na świat Jezus Chrystus i przez nią też On chce panować. Najświętsza Maryja Panna nie była zatem dotąd znana, co stanowi odpowiednio znana, co stanowi jedną z przyczyn, dla których Jezus Chrystus Król nie jest znany należycie. Jeżeli zatem, co jest bezsprzecznym pewnikiem, nastąpi poznanie Jezusa Chrystusa i Jego Królestwa, wyniknie to jako logiczny skutek z poznania i panowania Najświętszej Boga Rodzicy, która Chrystusa po raz pierwszy wydała na świat i również sprawi, że zajaśnieje On po raz drugi. Nie ma więc innej drogi do panowania Chrystusa, do królowania Chrystusa, do królestwa Chrystusa, niż droga przez Maryję. My, katolicy, to wiemy. I tutaj na naszym portalu i w tym programie dziesiątki razy to podkreślaliśmy. Nie ma innej drogi do tegoż królestwa niż przez Matkę Bożą. Trwajmy więc, drodzy Państwo, przy tym. Walczmy o to. Bądźmy rycerzami naszego Króla i rycerzami naszej Hetmanki, Matki Bożej. A może już wkrótce ze wszystkich świątyń, chat i pól popłynie hymn wspaniały. Niech żyje Jezus Chrystus Król w koronie wiecznej chwały. Niech żyje Maria, zabrzmi róg. Tak nam dopomóż Bóg.